Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Sabina Leska. Sabina Leska, córka człowieka renesansu Kazimierza Leskiego i architekt Anny Leskiej. Pytanie, co wyrosło z Sabiny Leskiej? Kim jesteś? Trochę jestem nauczycielką, trochę jestem badaczem, trochę jestem artystą. Współpracuję i z muzykami, z aktorami, i z scenografami, z teatrami, z uczelniami, ze szkołami średnimi. Nie wiem, jak to określić naprawdę. Może jestem jak ojciec, człowiekiem renesansu. Czy jesteś bardziej architektem, czy bardziej jesteś historykiem, miłośnikiem regionalnej historii, architektury? Tak naprawdę to ja nie jestem architektem. Ja skończyłam Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej, natomiast nie mam tytułu architekta, bo kończyłam gospodarkę przestrzenną, czyli planowanie przestrzenne, tak zwaną urbanistykę, że to pojęcia to są, wiadomo, nie dla wszystkich takie jasne. Ja się tak stricte urbanistyką nie zajmuję. W tym momencie jestem na etapie ukończenia książki dotyczącej właśnie powiatu dębickiego, a tak naprawdę to zabytkowych ogrodów w powiecie dębickim. I nasz powiat kryje po prostu tak niesamowite i fantastyczne historie, że ta praca, która miała dotyczyć początkowo 10 parków podworskich, rozrosła się na 30 obiektów, o historiach związanych z takimi nazwiskami jak Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz, mam tutaj na myśli ojca Witkacego. Oni byli związani jakoś z naszym regionem? Jakiś zostawił tutaj ślad na naszym terenie? Bardzo, bardzo wiele śladów. Na przykład Adam Mickiewicz. Na przykład Adam Mickiewicz był na zabój zakochany w Henriecie Ankwicz. Ona się urodziła w Machowej, ale majątek w zasobie przez pewien czas należał do Ankwiczów. Niestety ojciec Henriety odmówił Mickiewiczowi ręki córki ze względu na to, że był herlawym poetą, a nadchodziły czasy wojny i potrzebował kogoś silnego dla swojej córki. Ponoć ona w ogóle nie była jakoś specjalnie urodziwa, ale była podobno wybitnie inteligentna i dorosła jak na swój wiek. Miała jakiś niesamowity urok osobisty. Zresztą jest dużo publikacji na jej temat. To była bardzo znana, taki romantyczny anioł, znana postać z epoki. Czyli... Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie przez tą odmowę, jaką hrabia Ankwicz zaserwował w postaci czarnej polewki Mickiewiczowi, to właśnie w ten sposób nasz tutaj z ziemi dębickiej hrabia stał się protoplastą hrabiego Choreszki z pana Tadeuszka. Czyli Mickiewicz mógł mieszkać w Zasowie? Mógł mieszkać, ale... Mógłby mieszkać w Zasowie, gdyby się okazało, że... Gdyby się okazało, że hrabia Ankwicz oddałby Henriettę Mickiewiczowi, to kto wie... Co by się wydarzyło? Czy nie tutaj... Wspomniałaś Witkiewicz. Jakie są jego związki? Ignacy Witkiewicz, ojciec słynnego malarza i człowieka renesansu zdecydowanie, Witkacego, zaprojektował dwór w Przyborowie. Ten, który dzisiaj to niszczeje. Ten, który dzisiaj zupełnie nie przypomina, choć dla architekta, dla kogoś z prawnym okiem na pewno zdradza jeszcze ślady świetności tamtego projektu. Był to, należy zaznaczyć, pierwszy murowany obiekt w stylu zakopiańskim. W stylu zakopiańskim również miał być dom uzdrowiskowy w Połądze, w tak zwanym nadbałtyckim Zakopanem. Tam właśnie Witkiewicz też spędzał wiele swojego czasu. I przez nazwisko projektanta tamtego ogrodu możemy dotrzeć również na wiele wspaniałych tropów, które prowadzą na przykład na Podole, gdzie również znajdowały się pałace rejów i innych rodzin, które tutaj na tych terenach miały swoje siedziby. Należy zaznaczyć, że te siedziby tutaj były naprawdę wielką ostoją polskości. Przede wszystkim za czasów zaborów, bo był to zabór austriacki, zwany Galicją. I tutaj tak naprawdę mieliśmy najwięcej wolności, prawda? Chciałabym zwrócić uwagę na to, że właśnie z Przyborowym i z Zasowem związany był również Henryk Sienkiewicz. Ponieważ on bywał na polowaniach na przykład w Przyborowie. On się z rejami bardzo przyjaźnił. I również przyjaźnił się z Lubieńskimi przez rodzinę Popielów. Matka Alfreda Lubieńskiego, projektanta Zasowskiego Ogrodu, który tam założył szkółki róż,
sławne były w całej Europie. Dzisiaj też są sławne. Dzisiaj też są sławne i tę tradycję właśnie ubieńscy zapoczątkowali właśnie po tym, jak Kuczkowscy z Henriettą Ankwicz przehulali po prostu ten majątek. Potem on przeszedł w ręce dzierżawców i innych, że tak powiem, prywatnych, właściciel. Inne prywatne ręce. A potem właśnie Ubieński, jako emigrant polityczny z Poznańskiego po powstaniu wielkopolskim, właśnie przejął tę ziemię. A inna część jego rodziny właśnie też musiała wyemigrować z zaboru ruskiego, mhm, ze względu na prześladowania unitów. Także okazuje się za każdym razem, że to tutaj było to miejsce w czasie zaborów, gdzie ta nasza polska inteligencja mogła się po prostu rozwijać. Międzyprzyborowe, Mazowsze mamy Staszęcin. Tak. Dzisiaj jest w badaniu Urzędu Gminy. Tam też jest bardzo ciekawe założenie parkowe. To w Straszęcinie akurat dla mnie może nie jest takie bardzo ciekawe, natomiast jest ono dobrze zachowane. Jest to ogród w takim tak zwanym typie włoskim, dość dobrze zachowany, ale w zasadzie on nie przedstawia sobą jakiejś wielkiej wartości dla sztuki ogrodowej. Najciekawsze zdecydowanie są ogrody na przykład w Januszkowicach, który jest zupełnie zapomniany i zupełnie nieznany. Dwór też jest w katastrofalnym stanie. Tak, dworu już praktycznie tam nie ma, tam w ogóle były dwa dwory. Januszkowica? Tak, w Januszkowicach najpierw był drewniany, piękny, modrzewiowy dwór, a potem ten drugi z tą taką galerią kolumnową. Natomiast park w Januszkowicach jest naprawdę bardzo ciekawy. Co jest ciekawe, we wszystkich tych parkach, które tutaj się znajdują, zawsze były stawy. I teraz również jest wprowadzany projekt, który ma na celu przywrócenie właśnie drożności Wisłoki i jej dopływów jako korytarza ekologicznego i są w planie w ogóle nawet zarybienia łososiem tutaj. Naszej Wisłoki Dębickiej, tak? U źródeł, gdzieś tam u źródeł przy Magurze, gdzieś tam w Parku Narodowym. Mhm. Także może ta staropolska gospodarka jakoś wróci tutaj do nas. Wróci, nie wiem. Bardzo znamienny jest w tych wszystkich właśnie parkach tutaj, dawnych folwarkach, to, że ta hodowla ryb była tutaj bardzo mocno rozwinięta. Na Wiewiórce na przykład mamy pozostałości majątku Zawiszy Czarnego i Barbary z Rożnowa. I tam w zasadzie jedyne, co pozostało, to są właśnie te stawy. Z tego co wiem, to zawada jest też takim twoim ulubionym tematem, gdzie często bywasz, dużo o tym wiesz i co nam o tym możesz opowiedzieć? Zawada jest w ogóle tutaj chyba taką największą perłą, jeżeli chodzi o historię architektury, historię sztuki. Pałac w Zawadzie, zwany zamkiem, sięga początkami XVI wieku, czasów ligenzów. To jest ten pałac, który została tylko baszta w tej chwili, tak? Tak, o tym mówisz? Tak. Bo on został zniszczony. Może mówmy zamek, bo to rzeczywiście w XIX wieku nazywano go pałacem, bo to była naprawdę rezydencja bardzo wystawna, za czasów Raczyńskich. Otóż najpierw była to siedziba ligenzów, którzy byli też właścicielami i fundatorami zamku w Rzeszowie. I to była wielka magnacka rodzina. Natomiast później przez Przebędowskich i Radziwiłłów te ziemie dostały się w ręce Raczyńskich. I Atanazy Raczyński, on był w ogóle znany w całej Europie jako znakomity koneser i kolekcjoner sztuki. Jego galeria sztuki, na swoją galerię, on od króla pruskiego dostał ziemię w centrum Berlina i postawił tam swój pałac z galerią. Nazywała się to galeria właśnie Atanazego Raczyńskiego. I ten pałac stał tam na pewno do śmierci Raczyńskiego. Natomiast później w tym miejscu postawiono Reichstag, ponieważ to było tak prestiżowe miejsce. Więc zwróćmy uwagę, że Zawada była siedzibą osoby, która w całej Europie była poważana jako ktoś, kto ma niesamowite poczucie smaku, kto wie, co to jest gust, kto wie, co to jest styl. Także on był takim autorytetem w sprawach piękna. On był też autorem projektu otaczającego ten pałac parku, a także jego trzech elewacji. Hitler o tym wiedział, że zanim powstał Reichstag, tam była nieruchomość polskiego obywatela?
Raczyński był bardzo kontrowersyjny pod tym względem. On był bardzo wierny koronie pruskiej. On też potępiał ruchy rewolucyjne, ponieważ on był royalistą i on po prostu wierzył w pokojowe rozwiązanie wszystkich spraw. On był bardzo kontrowersyjny. Wyszła w zeszłym roku, w 2017 roku wydana została znakomita biografia. Napisał ją pan Michał Menzfel. Jest to bardzo opasłe to misko, ale naprawdę wspaniale napisane, bardzo rzetelne, dlatego wszystkich zainteresowanych tą postacią odsyłam do tej publikacji. Natomiast wracając do Zawady, to właśnie jedną z elewacji tego zamku, pałacu, projektował Karl Friedrich Schinkel. To jest jeden z najznakomitszych niemieckich architektów. Zamek to dzisiaj nie przetrwał. Dzisiaj została tylko z nim wieża, z niego tylko wieża. Tylko jedna baszta. Co się z nim stało? I kaplica. Zamek został spalony przez drugi pułk kozaków donieckich, tak? W czasie I wojny światowej i potem spadkobierca Edward Raczyński, czyli premier Polski na uchodźstwie, zabezpieczył te ruiny i funkcje mieszkalne tego majątku przejął wzniesiony przez niego pałac po wschodniej części tego założenia. I ten pałac, to jest też ciekawostka, został wzniesiony na wzór siedziby wydobywcy diamentów z Kapsztadu, Cecila Rhodesa. Z tego co wiem, z twoich zainteresowań, dzięki twoim zainteresowaniu powstanie książka. Kiedy się ona ukaże? Książka, kiedy się ukaże, to trudno powiedzieć, ponieważ szczerze wątpię, że ktoś przeczyta 800 stron, więc trzeba ją teraz troszeczkę odchudzić. Czyli taka duża wyszła w tej chwili? No wyszła właśnie tak. No jak się parę lat nad czymś pracuje i się nie chce niczego ominąć, to rzeczywiście można troszeczkę wejść w meandry różnych, różne zawiłości historii, relacji przestrzennych i międzyludzkich w taki sposób, że po prostu nie można się od tego oderwać i człowiek po prostu brnie. I nagle z tematu architektury i właśnie dworu, pierwszego murowanego dworu w stylu zakopiańskim dochodzi do powstania AK. I do tego, jak nagle wszyscy ci szlachcice, ci ludzie kultury i sztuki nagle po prostu ubierają mundury, przyjmują pseudonimy i po prostu robią niesamowite, brawurowe akcje, tak jak na przykład Helena Jabłonowska, która doskonale władając niemieckim potrafiła uwolnić setki ludzi po prostu, ryzykując swoim życiem, krzycząc, wymachując parasolką na niemieckich oficerów, krzycząc do nich doskonałą mową niemiecką, prawda? Wydanie dla Dębiczan, dla mieszkańców powiatu dębickiego książki takiej stricte z zakresu sztuki ogrodowej, no też nie do końca będzie spełniać jakby taką moją misję, którą może właśnie mam po ojcu trochę, żeby przybliżać ludziom historię ich ziemi, żeby nie zapominać, że to nie jest taka o zwykła sobie ziemia, tylko naprawdę wyjątkowa, że to jest miejsce... Zresztą wspomniany Atanazy Raczyński, który się tak wspaniale znał na tym, co jest piękne, w jednym z listów do swojego brata napisał, że ten majątek, który objął w Zawadzie, znajduje się w okolicy tak malowniczej, jak tylko może być. Także to jest samo z siebie mówi o tym, jak bardzo wyjątkowy jest to krajobraz. Skoro człowiek obyty po całym świecie, który jeździł po całym świecie, obyty właśnie ze sztuką, z kulturą, z pięknem na najwyższym poziomie, którego stać było na obrazy klasycznych mistrzów, który napisał pierwszą tak naprawdę pracę o historii sztuki portugalskiej, scharakteryzował malarstwo niemieckie i po prostu naprawdę znał się na rzeczy. On uznał, że ten krajobraz tutaj właśnie, krajobraz jest najpiękniejszy. Ziemi dębickiej jest tak malowniczy, jak tylko może być. Pięknie. Także musimy zawsze o tym pamiętać jako dębiczanie i mieszkańcy okolic, że jest to ziemia naprawdę wyjątkowo piękna, wyjątkowo położona. O tym zresztą pisałam moją pracę magisterską jeszcze wcześniej. U znakomitego profesora Tadeusza Cipsera, który jak zobaczył zdjęcie satelitarne Dębicy, to od razu narysował dwa węzły. Jeszcze wtedy nie było w ogóle mowy o autostradzie. Potem się okazało, że ma być jeden węzeł, ale wiadomo, tutaj mamy walecznych włodarzy i udało się mieć te dwa, prawda? Chodzi o to, że nie dość, że Dębica jest pięknie położona, to jeszcze jest wspaniale skomunikowana z resztą kraju, z resztą świata i to miasto ma naprawdę wyjątkowy potencjał. Jakbym słyszał twojego tatę,
Z twoim tatą jeździłem kilka razy na wycieczki tu po okolicy. I gdybym zamknął oczy i nie słyszał, że jesteś dziewczyną, to pomyślmy sobie, że rozmawiam z Kaziem. No bo to w zasadzie chyba on mi zaszczepił tą miłość do tego, ale to też trzeba przyznać, że jest to połączenie też pasji mamy i taty. A kto jest dla ciebie autorytetem? Dla mnie? Teraz to Helena Jabłonowska. O, jak na przykład Witkiewicz, jeden i drugi. Którzy mimo, że wywodzili się ze znakomitych szlacheckich rodzin, to oni się zawsze bratali ze wszystkimi i po prostu nie zwracali uwagi na to, kto skąd pochodzi, jak się nazywa, ile zarabia, tylko po prostu to, jakim jest człowiekiem, prawda? Co sobą reprezentuje. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Tym młodym ludziom, którzy mieszkają tutaj w Dębicy i uważają, że to może nie jest najpiękniejsze miejsce zamieszkania, szukają swojego gdzieś kąta czy miejsca do życia, co byś powiedziała? Tym, którzy mają lat między 18, 19, 20. Znasz tą historię od podszewki do naszych lokalnych różnych wydarzeń, lokalnych miejsc. Wszystkim młodym ludziom w Dębicy chciałabym powiedzieć, żeby niezależnie od tego, jak bardzo się fascynują wielkim światem, jak bardzo chcą zwiedzać Polskę i nie tylko, to chciałabym, żeby właśnie zawsze pamiętali, skąd są, żeby nigdy nie deprecjonowali tego miejsca, żeby pielęgnowali wartości, które ci wielcy ludzie, o których przynajmniej kilku osobach tutaj wspomniałam, żeby te wartości były ciągle żywe w nas i żebyśmy nie zapominali o tym, żebyśmy szanowali to miasto, żebyśmy go już tak nie oblepiali strasznie tymi reklamami, żebyśmy je po prostu kochali. I żeby wyrazem tej miłości też było to, że jeżeli chcemy działać, to żebyśmy się na nikogo nie oglądali, tylko żeby się zebrać i nawet po pracy, nawet jako wolontariat po prostu działać i dawać upust swoim pasjom, żeby to po prostu kwitło, żeby to miasto, historia tego miasta się nie urwała po prostu, bo jest wspaniała i należy ją pielęgnować, wydaje mi się, że... Bardzo Ci dziękuję za te słowa, za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.